Mistrzostwa Wojska Polskiego, strzelaniu z broni ratowej, pokonywaniu środka sprawności fizycznej i biegu patrolowym edycji 2013 uważam za zakończony. Dziękuję. W dniu dzisiejszym zakończyły się Mistrzostwa Wojska Polskiego w trzech konkurencjach: strzelaniu z broni etatowej, pokonywaniu ośrodka sprawności fizycznej oraz biegu patrolowym. To rzeczywiście trzy koronne imprezy, najbliżej związane z sprawnością bojową żołnierzy Wojska Polskiego. Sport jest oczywiście integralnym elementem działalności szkoleniowej w Siłach Zbrojnych, a sprawność fizyczna jednym z zasadniczych komponentów sprawności bojowej żołnierza indywidualnej i zespołowej. Panie generale, sam pan uczestniczył w zawodach w sporcie powszechnym. Która z dyscyplin pana zdaniem jest tą najbardziej wojskową z wojskowych? Bieg patrolowy czy pokonywanie ośrodka OSF? Moim zdaniem najbardziej wojskową z wojskowych dyscyplin jest pokonywanie ośrodka sprawności fizycznej. Tutaj mamy do czynienia z wieloma cechami, które powinny charakteryzować sprawność fizyczną żołnierza. Boi ze zwinnością, boi ze skocznością, boi z wytrzymałością. A więc jest to bardzo rzetelny i kompleksowy sprawdzian sprawności fizycznej żołnierza. Znajdujemy się na jedynym w Polsce torze lądowym. Czy pana zdaniem tego typu obiekty będą jeszcze powstawać u nas? Aktualnie Sztab Generalny, Zarząd Szkolenia P7 Sztabu Generalnego znajduje się na bardzo zaawansowanym etapie tworzenia koncepcji garnizonowych ośrodków sportu. Tego typu obiekty będą integralnymi elementami właśnie garnizonowego ośrodka sportu i należy się spodziewać większej liczby tych obiektów w skali Wojska Polskiego. Czy jeżeli chodzi o współzawodnictwo w sporcie powszechnym, czy możemy liczyć na jakieś zmiany, jeżeli chodzi o regulamin zawodów? Dojdą jakieś nowe dyscypliny, czy będą ograniczenia? Sztab Generalny, Oddział WFI Sportu w moim zarządzie na bieżąco analizują potrzeby wynikające z kształtowania zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych. Przypomnę, że jesteśmy w trakcie realizacji programu rozwoju Sił Zbrojnych 2013-2022. Jednym z planów, który został opracowany w ramach programowania, jest plan rozwoju systemu funkcjonalnego szkolenia, a w tym również podsystem sportu wojskowego. Tak więc odpowiedź na to pytanie sama nasuwa się.